Harcerze z chłopca ZHP Opatów na łonie natury zakończyli rok harcerski. Na biwak wybrali tereny zielone Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku. Dla drużyny prowadzonej przez przewodnik Magdalenę Zdyb był to debiut pod namiotem. Jest to podsumowanie rocznej pracy naszych harcerzy, metodą oczywiście Baden-Powella, metodą harcerską. Do chwili obecnej mieliśmy gry, zabawy, pląsy, podchody. Była pionierka, bo oczywiście własnoręcznie namioty rozkładali, więc uczymy się przez zabawę, przez tradycję harcerską. Atrakcji harcerzom nie brakowało. Oprócz typowych zajęć harcerskich było nadmuchiwane boisko do gry w piłkę nożną, zwiedzanie mini zwierzęca. Uczestnikom podobały się gry terenowe, w których harcerki rywalizowały z harcerzami. Musieliśmy poszukać różnych kopert, wykonać zadania przez druhne. I kto był pierwszy, więc wygrał. Kto był pierwszy, więc wygrał. Kto był pierwszy? Która drużyna była pierwsza? Chyba... Tak. Chyba dziewczyny wygrały. Dziewczyny wygrały? Tak. Miały hulajnogę, więc no niestety. Dziewczyny. Drużyna hulajnogę miała. Dziewczyny miały hulajnogę. Nie oszukiwali, nie, nie było troszkę sprytniejsze. Ale no, aha, czyli można faulować. Dobrze, 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 dobrze. Co było jeszcze oprócz tej gry terenowej? Uczyliśmy się rzeczy praktycznych. Rozkładanie namiotów, rozkładanie ławek, śpiworów, pledów, ogólnie pomoc w takim zorganizowaniu całego biwaku. Okazuje się, że harcerski mundurek łączy pokolenia, uczy współpracy. Drużyna jest wielopoziomowa, mamy dzieciaczki i zuszki, mamy i harcerze. Tak naprawdę to od 6 roku życia mamy harcerzy. W dobowym biwaku wzięło udział 25 harcerzy, tylko z opatowskiej drużyny. Nie dojechali druhny i druhowie z okolicznych miejscowości. Niestety ze względu na taki gorący okres w szkołach nie dopisali harcerze z Ujazdu, z Iwański, z Lipnika. Ale mamy nadzieję, że we wrześniu to wszystko nadrobimy. Jerzy Strzyż, STV Info.